Dzień dobry, pięknie państwo, witamy was. Ja nie wiem, czy u was pada, ale u mnie to już jest jesień od 3 dni. Do dupy trochę, zimno, 12 stopni, koniec sierpnia, depresja. Trenerzy krzyczą na zawodniczki. Cześć Maciek. Cześć Michał. Wiem, że już chcesz coś powiedzieć o drafcie, ale Maciek, najpierw cię zapytam, bo ty nad polskim morzem byłeś, czy nie byłeś? Byłem nad polskim morzem. Jaki jest raport? Jak się zmienili Polacy nad polskim morzem? Czy zakończyły się parawany? Czy ktoś dbał o maseczki? Czy dorsz kosztuje naprawdę 800 zł? I czy to wszystko to prawda? No słuchaj, są ludzie, którzy twierdzą, że dorsz kosztuje mniej, ale jak poszedłem w Dębkach raz na rybkę, sobie zamówiłem rybkę, surówkę. Ale ustalmy, poszedłeś do jakiejś takiej smażalni, a nie 5 gwiazdek, Michelin i tak dalej. Nawet nie wiem, jak się nazywało, ale taka jakaś knajpa z rybami. I rybka, sałateczka, fryteczki, dwa piwka, 120 zł. Już to nie jest tego, co zamówić. Więc to była moja jedyna rybka. Może stwierdziłem, że teraz przestałem się na pizzę i steki, bo wychodziło dwa razy taniej, dwa razy smaczniej. A wrażenie... No. Taka umoczona, nie, bardzo smaczna, ale taka umoczona w tłuszczu rybka zalana panierką. No to jak zwykle. Polskie morze, polskie morze. Mam nadzieję tylko, że z tego polskiego morza nie była. A parawaning dalej egzystuje? Parawaning? Co? Jak jest taka pogoda, jak była, czyli tam słoneczko, ale takie 22-23 stopnie przez pierwszy tydzień, przez drugi tydzień 4 stopnie, 5 stopni mniej, no to jak wieje dosyć mocno, ten parawan jest konieczny jednak. Nie, ale Maciek, ja pytam o te parawany, które zaznaczają twoje terytorium. To jest nie, prawie jak kot sikający, wiesz, w niektórych miejscach. To... Ten sposób parowaning. Ja na szczęście w Dębkach byłem w takim fragmencie plaży, miałem tam przez działkę znajomych wyjście, no taki ślepy, na ślepe wejście na plażę, na które z ulicy nie można wejść, więc tam zawsze było miejsce, nie? Tam nie trzeba było się odgradzać od ludzi, chociaż raz jak sobie tak rozstawiliśmy, to takie parawany całą tam ekipą chyba 10 rodzin, taki wzdłuż plaży, tylko taki parawan, to już było miejsce. Ktoś przyszedł ze swoim parawanem i się tak właściwie w środku obozowiska o ktoś obcy rozstawił. Tam, gdzie moje dzieci miały dziurę, to sobie tam próbowało się dokopać do morza, to tuż obok tego postawił sobie parawan ze wszystkimi. To tak było, że jak ja leżałem za swoim parawanem, to oni mając całą plażę do dyspozycji postawili się tak, żeby 10 cm od moich stóp. No bo to już... I próbowałem zrozumieć, co trzeba mieć w głowie. Bo to jest takie przyzwyczajenie z Władysławowa, że skoro już stawiam parawan, to musi być koniecznie tuż koło kogoś innego. Nie może być w wolnej przestrzeni. Bo to jest jak, wiesz, czujesz bliskość, nie czujesz się samotny, wiesz, tak ze zwierzętami. Tak. Ja tam ich nie skorygowałem nawet, bo ja tam nie znałem ich w ogóle. Ja tam nie znałem wszystkich tych ludzi, z którymi tam byliśmy, bo tam, wiadomo, znajomi, znajomych i tak dalej. I ja to myślałem, że ktoś po prostu od nas tam jest, tylko mówię, jak się tak rozbili, po czym nagle zaczęli się odgradzać parawanem od nas jeszcze. Mówię, parawan na parawan. Co się stało? Czemu znajomi się odgradzają? Się pytam ich, powiedzcie im, że nie muszą się odgradzać, oni nie są od nas. To jest polski może klasyka, takie rozbić się komuś na twarzy najlepiej. No i teraz plus sam parawanik nie jest, bo to jest jeszcze parawanik, namioting, wózeczki, bo teraz już na plaży trzeba mieć parasol, parawan, namiocik i taki wózek, to jest hit tego sezonu, takie składane wózki, że ten wózek rozkładasz, można załadować sobie wszystkie bagaże, a potem ten wózek jeszcze zamienia w leżak. Aha. Takie są czary. To bardzo ciekawy raport. Nie zdawałem sobie sprawy, obserwowałem inne rzeczy, ale wózki... Nie chcę, bo chyba jest taniej pojechać za granicę. Chociaż w tych czasach nie wiem, czy jest faktycznie de facto taniej, ale ja mam marzenie. Ja polecam wszystkim, żebyście sprawdzili. Tylko, że tam z tego, co się orientowałem, to Monaco, Saint-Tropez, to jest biedota w porównaniu z tym, o czym chcę powiedzieć, ale na Oceanie Indyjskim mamy Maciek Unię Europejską. Ja brzmię trochę wśród znajomych jak nastolatka, bo tu raz zobaczyłem i wszystkim mówię, jakie to jest śmieszne, bo ja o tym nie zdawałem, wiedziałem o tym, że wiesz, jakieś kolonijne sprawy, że tak powiem, Francja, statkami pływali kiedyś, zdobywali lądy, ale mamy coś takiego, co się nazywa Reunion. Jest to w archipelagu, nie chcę przekręcić, ale wysp na M, 13 tysięcy kilometrów od nas, strefa Schengen. No i tylko z Francji możesz dolecieć tak naprawdę, jeśli myślisz o wylocie od nas i po prostu no wyspa na Oceanie Indyjskim, co mam tutaj dużo mówić, tylko że nie potrzebujecie żadnego paszportu, żadnej wizy,
Oprócz tych wszystkich rzeczy covidowych, które trzeba mieć, wiadomo, ale normalnie lecicie na dowód sobie do, no nie wiem, do raju, no. Przynajmniej na zdjęciach. O. I w materiałach wideo, bo nawet materiał był z Top Gear, nie z Top Gear, zawsze mi się myli, z Grand Tour, bo panowie właśnie, dzięki nim zobaczyłem, że coś takiego egzystuje, jako strefa Schengen. Bilety są trochę faktycznie drogie, no bo trzeba dolecieć do, najlepiej do Paryża. I stamtąd się leci takim lokalnym charterem przez 6 tygodni. Z łódką wiosłową. Tak, na Godzilli takiej. Ale jeśli ktoś by chciał, to naprawdę są loty, można znaleźć. Dla mnie to jest fenomenalna sprawa. Brzydko zabrzmi, ale to jest chyba jedyny plus zapędów Europejczyków do kolonializmu. Także tak wakacyjnie. Dobrze, Maciek, zanim będziemy rozmawiać o drafcie, to jako dwóch byłych trenerów możemy wyrazić swoje nie tyle co zdziwienie, co skandal, który właśnie teraz widzę się zawiązuje, bo już to trwa do jakiegoś czasu, no ale sprawa się wylała. No już są Słucham? ministerialne kręgi. No nie, no to już grubo, to już tam myślę, że prokuratura i sądy to już są na szybko wybieraniu. Natomiast no, ja wiem, że ta sytuacja też, no to jest żeńska koszykówka i tak dalej, to może też nikogo, ale to jest chodzący przykład tego, w jaki sposób, ja nie chcę powiedzieć, że w większości przypadków, ale w jaki sposób trenuje się młodzież w Polsce. Że bardzo często nie sprawdza się, kto to robi, jak to robi, w jaki sposób to robi, tylko szuka się wyniku i potem mamy takie przypadki, że pan potrafi mieć różne uwagi do dziewczyn, kobiet, które nie powinny słuchać tego typu rzeczy. No, młodych kobiet, no. I to były dosyć, tam jeszcze gdzieś czytałem, że sprawa się rozwija w ramach gdzieś tam już nie tylko jakichś tam wyzwisk i tak dalej, ale jakiegoś molestowania, więc to jest naprawdę skandal i moim zdaniem to rzutuje w ogóle na cały światek trenerski, bo teraz każdy będzie w grupach młodzieżowych patrzył i słusznie może trochę, bo w końcu tu zacznie się jakaś głębsza kontrola, co trener robi z zawodnikami. Bo nie wiem jak ty, Maciek, ale ja bardzo często spotykałem się z tym, na przykład, no na przykład w Monsunie, że kiedy bywały na przykład timeouty, kiedy trzeba było po prostu postawić do pionu dwóch facetów, którzy się pokłócili, a nie powinni tego zrobić. I to nie było na ostro, to było już za ostro. Według rodziców na przykład. I Wiesz co? moim zdaniem, poczekaj, dokończę, moim zdaniem to ten punkt za ostro trochę jest też trochę taki przerysowany. Z jednej strony wiadomo, to co się stało w tym SMS-ie, to jest patologia patologii i w ogóle to jak cały światek trenerski wiedział o tym, to dlaczego dopiero teraz to wyszło i jacy dziennikarze o tym napisali. To jest inna kwestia, no bo cisza po prostu w środowisku, tak też być nie może, ale uważam, że od tej pory ludzie będą trochę też przesadzać z drugiej strony, że ktoś za ostro coś powiedział do dzieciaków, a fakty są takie, że będąc trenerem takich grup młodzieżowych, no niestety, no musisz czasami wyjść poza tą podziałkę. Ja nie mówię o rzucaniu na K, na H, obrażaniu dzieciaków, stawianiu ich do ściany, ale mimo wszystko trener musi czasami postawić do ściany swoich zawodników. Nawet jak mają 10 lat, to im powiedzieć coś takiego, żeby było trochę groźnie, ale żeby dało do myślenia, że jeśli to zrobicie, no to w takim układzie przejdziecie określoną trudność, nie wiem, czy w treningu, czy w meczu i tak dalej. To jest jakiś sposób na motywację, no ale nie w ten sposób. I ja jestem trochę poważnie zbulwersowany, no bo to tak nie może być. Wiesz co, czyli to jest tak, zacznijmy może od tego, bo tak mówimy dookoła tematu, chodzi o sprawę Romana Skrzecza z SMS-u Łomianki, tak, żeby to nie było, którą opisali dzisiaj na Wirtualnej Polsce dwaj dziennikarze. I to był, żeby... Maciek? co? Maciek, urwało Halo? cię. Czy... Jak powiedziałeś to był, to wjechało ci CBŚ. Żeby, tak, CBS już mówi, dobra, przerywamy, nie ten, proszę tutaj nie odczernić mnie Skrzecza. W każdym razie dwóch dziennikarzy, to był bodajże Marek Wawrzynowski, tak, i drugi dziennikarz to był, żeby nie zgubić, kto to był, bo to jest dosyć ważne, że po prostu, kto tak naprawdę dobrą robotę dziennikarską zrobił. Drugi był Dariusz Faron. O. I to są dziennikarze sportowych faktów. Oni opisali tutaj cały taki reportaż śledczy, tak naprawdę 14 zawodniczek, z czego 13 z SMS-u Łomianki wypowiedziało się na temat tego, jak ten Roman Skrzecz prowadził treningi i tak naprawdę wychowanie młodzieży
są dziewczynki w wieku 15-19 lat, żebyśmy mieli świadomość tego, w kadrach młodzieżowych i w SMS-ie Łomianki. I cały temat polega na tym, że on sobie pozwalał, to się tak naprawdę sprowadza do kilku rzeczy. Po pierwsze jest, ja kiedyś sam patrząc na tą pierwszą część tego, czyli jak on na treningu się odzywał do tych dziewczyn, takie już jakieś podteksty troszeczkę seksualne, troszeczkę będąc ostrym i tak dalej według tych raportów, to w to jestem w stanie w 100% uwierzyć, to w ogóle nawet trudno w to nie wierzyć, jak się kiedykolwiek widział jakiś trening jakiejkolwiek grupy dziewczyn, takich od liceum zaczynając przez jakieś uniwersyteckie jakieś mecze, czy przez jakieś takie kluby, jeśli na trening, gdzie się patrzyło na jakimś meczu było, coś się słyszało tego trenera, to takie teksty typu z tym, nie wiem, taki cytując ten artykuł o szorowaniu futrem po parkiecie albo wypinaniu pupy tak jakbyś to robiła do chłopaka. To jest jakby 15-latek reagował na koleżanki z klasy, to jest tragiczne. To jest jak ja tam sobie słyszałem i siedząc na trybunach na jakimś meczu dziewczyn taki tekst, ja mając, nie wiem, 19 czy 20 lat, to się tylko śmiałem, że oho, taki rubaszny, śmieszny trener. No. To jest takie, wtedy się postrzega, ale tak 15 lat później, mając dwie córki, sobie pomyślę, że jakby za 10 lat, jak będzie starsza z nich miała te 15 lat, usłyszał, jak jakiś trener tak mówi do mojej córki, to mu wybił zęby. Po prostu. I to jest tak, że się zmienia troszkę to podejście, że się taki kiedyś się nie patrzyło tak na, powiedzmy, jakąś godność kobiety, że te takie żarty o podtekście seksualnym wydawały się być fajno rubaszne, pijany wujek na weselu, ten taki klimat troszeczkę. A tutaj nagle wychodzi, jak się tak zwiększa świadomość ludzi, a zaczyna się o tym tak myśleć właśnie z perspektywy też często rodzica, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest w porządku, że to wcale nie jest fajne, rubaszne i spoko, tylko to po prostu jest chamskie i obleśne. I te zawodniczki a to jest tylko taki mały element tego, taki najmniejszy tak naprawdę cegiełka tego całego artykułu, że ten facet był po prostu takim trochę starszym oblechem, któremu oczywiście na to pozwala. No, wiadomo, że ci trenerzy starsi daty dosyć często są jakiś tam z jednej lub z drugiej strony tacy troszeczkę jeszcze w tych starych czasach, w tym starych czasach wychowania zawodników, zawodniczek, działania i działania tego typu, na przykład, że kobieta nie ma prawa, zawodniczka nie ma prawa do menstruacji, bo powinna się trenować, facet by trenował na twoim miejscu, czemu nie trenujesz, za co ci płacimy, płacimy za to, żebyś trenowała, nie żebyś siedziała i 3 dni płakała w domu. Ten klimat. I to się teraz zmienia i dlatego teraz te sprawy zaczynają radzić. I to jest fajne, że to zaczyna radzić, bardzo niefajne, że to cały czas w tym sporcie jest, a jeszcze bardziej niefajne, że związki, kluby tego nie tępią w żaden sposób, ponieważ takich ludzi jak kogoś bronią wyniki. Nieznanego człowieka, który jest ewidentnym oblechem albo który jakiś taki przychodzi, jakiś zboczony staruszek i chce tam trenować dzieciaki i nie ma wyniku z tymi dzieciakami, to każdy by go, tu już niego kozła ofiarnego by go wywalił i powiedział, że on był obleśny, tylko wywalił za molestowanie, do widzenia. Mhm. A taki facet, który ma gigantyczne sukcesy z tą swoją szkołą, to go bronią wyniki. W sporcie, niestety w sporcie, w wychowaniu młodzieży, to jest, ogólnie w sporcie się na to nie patrzy, ale w wychowaniu młodzieży zwłaszcza, nie patrzy się na to, jakim człowiekiem jest gość albo kobieta, który się dopuszcza do młodzieży albo do trenowania, tylko się patrzy na wyniki. Jak wyniki są dobre, to daje się i się im przymyka oko, jest takie ciche przyzwolenie na takie zachowania, jest on tak na pewno nie powiedział, a jeszcze jeśli do tego jest ktoś poza wynikami, jest naprawdę dobrym fachowcem, ma dużą wiedzę o koszykówce, potrafi być przesympatyczny w rozmowie w cztery oczy na żywo, potrafi być przy ludziach czarujący i tak dalej, to jest właśnie przypadkiem tego skrzecza, to może się okazać, że po prostu się przymyka zupełnie oczy na jakąś taką jego ciemną stronę. To w przypadku takich ludzi ta ciemna strona jest najgroźniejsza. I wydaje mi się, że to się dobrze, ten tekst jest tak napisany, ja wszystkim go bardzo polecam, to się pamiętaj, że jesteś zerem, jest tytuł tego tekstu. I dobrze, to się ten tekst jest napisany w ten sposób, że nie tylko się podaje zarzut tych zawodniczek, ale też daje się wypowiedzieć temu trenerowi, daje się wypowiedzieć dyrektorce, która nazywa go ostatnim romantykiem, którego kocha, tej szkoły. I to daje się najlepsze to, w tym wszystkim. Słucham? To było najlepsze w tym wszystkim, co przeczytałem. Tak, i daje się
i pokazuje się tego człowieka od tej strony też takiej fachowo uroczej, że tak powiem, gościa, który zbudował ten SMS i tak dalej, żeby pokazać jakby takiego tego drapieżnika od też innej strony. I to jest taki drapieżnik na kilku poziomach, tak jak mówiłeś, bo samo to krzyczenie na to, że trener czasem ochrzani drużynę, to jest normalne, bo czasem trzeba drużynę wyprostować. To, że jakimi słowami to już zrobi, to jest już problem. A jeśli trener, dorosły człowiek, 40-50-letni lub starszy, musi drzeć się i wyzywać zawodniczki, nawet zawodników, nastolatków lub nastolaczki, nie powinien mieć tej pracy, bo jeśli nie umiesz dotrzeć do grupy inaczej i zyskać sobie ich posłuchu, lojalności i tak dalej, niż krzykiem i przekleństwami, to nie powinieneś wykonywać tej pracy, bo się nie nadajesz do pracy z młodzieżą i raczej się nie nadajesz w ogóle do prowadzenia projektów grupowych. Sobie wyobraź wyjątkowo, bo nawet w wielu firmach jest tak, że takie są też sytuacje, że przełożony sobie pozwala na zbyt dużo względem podwładnych, ale bardzo często, coraz częściej teraz kończy się tym, że jak to wyjdzie przy jakimś przełożeniu, jak ktoś go nagra i to trafi gdzieś wyżej, to ten człowiek wylatuje. I umówmy się, że trenerzy w Polsce sobie pozwalają, to jest taka kolejna rzecz, na takie teksty względem dziewczyn, których względem chłopaków by nie puścili, bo czują taką przewagę fizyczną jakąś taką, czy jeszcze społeczną z przeszłości, czyli pozwalają na dużo ostrzejsze traktowanie dziewczyn, niż traktowaliby chłopaków. A dziewczyny mają oczywiście troszkę inną psychikę i troszkę inne rzeczy znoszą lepiej, a inne rzeczy znoszą gorzej. Więc to jest w ogóle bardzo wielowarstwowa sprawa. Tutaj mnie to strasznie zbulwersowało jako ojca dwóch córek. Tak, ale też, wiesz co, z drugiej strony ja obawiam się tego, bo przypomnijmy też, że w Polsce mamy jakiś, no może to nie jest strajk, to nie jest żadna seria, ale kilka miesięcy wcześniej awantura z sędziami, z rodzicami, którzy wyszli na boisko gdzieś tam. Potem awantura samych rodziców gdzieś tam, też na jakimś meczu koszykówki. I mam wrażenie trochę, że tutaj oczywiście nie ma mowy o żadnej przesadzie i tak dalej. Zdaje mi się, że to są fakty, które raczej nie będą w żaden sposób podkopywane i nie okaże się, że doszło do jakiejś manipulacji, bo ktoś na przykład chciał kogoś, nie wiem, wyrzucić ze stanowiska. Nie sądzę, żeby tak było. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że my w Polsce będziemy przeginać trochę pałę i potem się okaże, że do tych klubów nie będą chodziły zawodniczki, bo może jest taki trener, wiesz jak to jest u nas. I to niestety odbije się dużym echem w ogóle w całym środowisku, o ile samą żeńską koszykówkę albo koszykówkę w ogóle można nazwać u nas w Polsce środowiskiem, no mikrośrodowiskiem, ale środowiskiem. I to się odbije się. I jeszcze jedna rzecz, ja nie chcę mówić nazwisk, ale ja wiem o tym, że w koszykówce damskiej, zwłaszcza na Mazowszu, a sam byłem na kilku treningach, kilku drużyn. Nie chcę powiedzieć, że tego typu zdania to normalka, ale tego typu sposób prowadzenia drużyny to normalka. Krzyki, pokazywanie swojej przewagi, bo jestem mężczyzną z brzuszkiem po 50, co kiedyś coś tam rzucił do kosza, a teraz w tej samej hali co rzucał, niestety nie chcieli mnie na pierwszego męskiego, to dali mi drużynę żeńską. Żarty jakieś takie, zero w zasadzie jakiejś takiej merytoryki, warsztatu, tylko wszystko na takim dojeżdżaniu do tego, co ma się w głowie, w planie, systemie drużyny, ale z takim właśnie połączeniem, jak powiedziałeś, wujka Mariana, który po trzech głębszych powie, czym się różni kobieta od cytryny. I to niestety jest, nie chcę powiedzieć codziennością, ale tak przeważnie jest. Te przypadki, gdzie tak nie jest, to moim zdaniem jest większa, ale mniejszość w dalszym ciągu. I to jest najgorsze. Tak uważam. Coś chciałeś powiedzieć? Halo? Maciek, znowu cię urwało. No to Maciek rozłączył się ze światem, dzwonię do niego ponownie. Poczekajcie, co się dzieje z tym Skype'em? Ostatnio wszyscy... Halo, chyba zerwało mnie. No, zauważyliśmy wszyscy. No to ja powiedziałem już, co powiedziałem, dokończ jak chcesz. Dobra, podejrzewam, że mniej więcej powiedziałeś. Ale nie słyszałeś? Nie, mówiłem o tym, że w żeńskiej koszykówce, zwłaszcza, nie wiem, no ja obserwowałem trochę na marze, zawsze tego typu procedery są, krzyczenie na zawodniczek, podchodzenie tak psychicznie pod włos, żarty z kobiet, to niestety jest taka, nie chcę powiedzieć codzienność,
Dobra, ale. Ale przeważnie niestety tak się trenuje młode kobiety w Polsce, no. Trafia starszy to jest facet, który problem. nie grał w kosza i on będzie miał żarty, rozumiesz? Kobieta, cytryna. To, że jest. Tak, ale to, że to jest. To, że to jest. Że to się zdarza, nie znaczy, że powinno być akceptowane. Absolutnie nie. Po Absolutnie prostu. nie. To jest Tylko coś, co worek się generalnie powinno być rozwiąże zaraz. rugowane. Zwłaszcza, że szczerze mówiąc, na przykład to jest. To są takie rzeczy, tam jak w tym artykule wchodzi, on, że on wchodził w dietę, że zawodniczki atakował pod względem wyglądu fizycznego, że zmuszał do jakiegoś odchudzania się nadmiernego, że krzyczał, że groził zniszczeniem kariery, jeśli odejdą i tak dalej. To wszystko jest po prostu kolejne warstwy i to może bardzo zniszczyć psychikę właśnie takiej bardzo młodej dziewczyny, która ma sama tak dużo zmian hormonalnych w sobie i tak dużo tam się dzieje, że bardzo dużo dziewczyn nawet bez jakiegoś starego dziada, który po prostu próbuje ją zgnoić. I tak wpada, i tak tam są często epizody depresyjne, różnego rodzaju problemy z poczuciem własnej wartości. Nie wiadomo, przeżycie nastolatków, które są u kobiety jako bardziej wrażliwych trochę istot od nas, bardziej widoczne. I wchodzi teraz taki facet, który jeszcze to ogłębia. I więc ja się nie dziwię jakby, że to w końcu szambo się w którymś miejscu wylało. Problem jest taki z tym na przykład SMS-em o męki, że oni ściągają z różnych mniejszych miast i z różnych miejsc Polski te dziewczyny, najzdolniejsze dziewczyny i one trafiają do tego elitarnego, wymarzonego miejsca i nagle grozi im się, że ona wróci na wieś i będzie porażka i to będzie dla jej rodziców porażka, ona straci możliwość grania w koszykówkę, to też musi być silne wsparcie z rodziny. Dlatego nawet w tym tekście było powiedziane, że trener sobie na te takie największe kozły ofiarne sobie upatrywał dziewczyny, które miały jakieś problemy rodzinne, żeby nie miały tego wsparcia jeszcze z domu, żeby nie powiedziały rodzicom, żeby nie naskarżyły na niego i tak dalej. Więc jak ktoś sobie o tym się sobie posłuchał z różnych sytuacji, ktoś widział parę spotkań kobiet w różnych ligach i tak dalej, to się wydaje, że może to być, że może to że to jest w pełni możliwe, tak? A część tam z molestowaniem przez tego skrzecza jest takim już bardzo grubym zarzutem, tak? Bo to są, trzeba pamiętać, że to są niepełnoletnie dziewczyny, więc to jest już taki bardzo, bardzo poważny zarzut i szczerze mówiąc tutaj, żeby poszły jakieś konsekwencje realne, ktoś to będzie musiał udowodnić, tak? I tylko problem jest taki, że teraz w prawodawstwie w Polsce, zwłaszcza w Polsce, jest tak, że takie rzeczy bardzo trudno udowadniać, nawet bardzo trudno zeznawać na policji w takich sprawach. Słyszałem od paru znajomych, które miały różnego rodzaju nieciekawe sytuacje w życiu, jak wyglądają zeznania na policji, na prokuraturze w sytuacjach takich związanych z molestowaniem albo z gwałtem wręcz, to jest wyjątkowo trudno się zeznaje w takich sytuacjach. Bardzo to jest trudne i bardzo trudno mi sobie wyobrazić, żeby te dziewczyny lata później, po tym jak zeznawały to wszystko, znalazły na tyle dużo siły, żeby pójść na policję i zeznawać dokładnie i konfrontować się z tym człowiekiem. Więc to będzie bardzo trudne. Ja myślę, że to się rozwinie dosyć poważnie ta sprawa. Inna rzecz jest taka, że to jest w tym momencie to jest słowo przeciwko słowu. No tak? właśnie. I tu jest ten problem jeszcze. Oczywiście linia obrony trenera będzie, że to były zawodniczki, które były za słabe, że teraz chcą go zniszczyć, bo on po prostu pokazał im, że są za słabe. Już nawet w tym oświadczeniu jego było powiedziane, że no, czasem zawodniczki źle reagują, jak się im powie, że czegoś nie umieją. Co jest w ogóle też abstrakcyjne. I szczerze mówiąc, nie widzę interesu tych dziewczyn. Normalnie może bym myślał, gdyby to były bieżące zawodniczki czy coś powiedziane, a on byłby ich trenerem, że to może rzeczywiście jest taki problem. Ale jeśli one są już dawno po tej szkole, a ten trener też niedawno nie pracuje i od roku już dobrego, no to trudno sobie znaleźć interes, żeby nagle się zebrało 14 zawistnych kobiet i postanowiły zniszczyć komuś życie, kto wcześniej prowadził w koszykówce. Ważne jest też to, że tam ci dziennikarze powiedzieli, że się kontaktowali z dużo większą ilością tych dziewczyn. Część dziewczyn miała pozytywne wspomnienia, albo część dziewczyn nie chciała się wypowiadać do artykułu. A ten trener jakby, a tutaj się, ale znaleziono aż 14, nie jest tylko 3, to jest, to nie jest tylko 3, 14, to jest aż 14 z 33 zapytanych dziewczyn miało oni taką opinię, takie historie. To jest dużo, to jest duży odsetek, bo ludzie, którzy tak ostro reagują, po pierwsze, nie zawsze postrzegają negatywnie przez wszystkie zawodniczki na treningu, tak?
trener opieprzy nawet u facetów, opieprzy całą drużynę ostro, pewnie za ostro jak na podejście, no ale wiadomo. Czasami się zdarza, że trener bardzo ostro opieprzy drużynę i część chłopaków nawet tego nie zauważy, i tym przejmie bardzo mocno, sobie potem będzie pamiętało o tym, że trener im powiedział, że się nie nadaje. Tak samo u tych dziewczyn bardzo możliwe, że część dziewczyn po prostu tego nie przyjmowała tak do siebie, plus nie miała sytuacji takich epizodów tego molestowania, o których tam się mówi, a część dziewczyn to przeżywała i dlatego te zeznania są różne, ale to fajne, że ci dziennikarze to wszystko podkreślili. To jest dla mnie wstrząsający materiał i wydaje mi się, że że jako obserwatorzy z boku i jako rodzice niektórzy i uczestnicy takiego życia koszykarskiego nie powinniśmy dawać przyzwolenia na takie zachowanie, na takie gnojenie ludzi i na to, że jeśli twoje dziecko do siebie płacze z SMS-u i mówi, że jest koszmar i tak dalej, a ty czekasz na twardą rękę do swojej córki, no to trzeba się zastanowić, czy to jest koniecznie dobre pomysł. Nie mówię komuś, jak wychować dzieci, broń Boże. Bardziej mi chodzi o to, że to już nie jest ten model. My jesteśmy w trochę innych czasach, kiedy jednak się troszkę mniej się liczy ten sport, mimo wszystko gadamy o sporcie w podcastie, ale to jest ten sport, te wyniki mniej liczą tak naprawdę niż człowiek się człowiekowi stanie. Bo do niedawna byliśmy w takiej kulturze, gdzie się liczy wynik i sport, a nie to, co się dzieje z tym człowiekiem za tą fasadą sportu. No i to jest dla mnie ważne, żeby patrzeć jednak w tym wszystkim i od strony trenera na człowieka i też od strony zawodnika na człowieka, że pierwszy najważniejsze jest, co się dzieje z tym człowiekiem, a dopiero po tym, jaki on osiąga wyniki. Tak samo najważniejsze, jakim jest człowiekiem ten trener, a dopiero po tym, jakie osiąga wyniki. To mi się wydaje być kluczowe. A poza tym to już finalizując, to rzutuje na całe środowisko, no. Poza tym ja nie wiem, co jest, ale Maciek, to jest coś nie tak. Ja nie wiem, czy to lockdown spowodował, że ludziom trzeba dać bromu, bo jakieś chuci dostają, ale związek kolarski, związek jakiś tam, związek srakiś tam, ze trzy związki już miały coś związanego z jakimiś molestowankami, no. Co się dzieje z tymi ludźmi w tych związkach sportowych? Oni serio, nie wiem, no. Nie chcę używać słów tutaj, ale może powinni skorzystać z jakichś przybytków, żeby się tam trochę rozładować, no. Wiesz co, sam wiesz, że związki polskie, związki sportowe tam nie wyszczególniając nawet żadnego, są zabetonowane tak zwanymi leśnymi dziadkami. Tak? To są goście, którzy są w sporcie od lat i którzy mają jakby określoną mentalność tych takich rubasznych wujków z wesela. Ja o tym, tak, mi się to bardzo dobrze pasuje, to określenie do polskich działaczy sportowych ogólnie. Więc tam przyzwolenie jest... No i Maczka znowu urwało. W związku z tym dla swoich, przepraszam, bo to są połączenie z komórki. Z tym, od Skype, trenera, nie, żebyś nie mówił za dużo. Tak, trener mi przerywa. Już i skończ, Maciek, już skończ. Tak, dla swoich jest jakieś tutaj... Czyli byłeś koszykarką w Umiarkach, chcesz mi powiedzieć? Strasznie brzydko musiałeś być koszykarką w Umiarkach. Ja byłem najbrzydszą niestety nawet w roczniku i trener mnie zniszczył psychicznie, ale... Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że w tych związkach dla swoich jest przymykanie oka, no bo przecież to nawet jak tutaj mówi ta dyrektorka, o przecież Romek by tego nie zrobił. Romek, taki dobry człowiek, by tego nie zrobił. Ja bym tutaj w ogóle nie patrzył nawet na to, że na przykład jeśli te na przykład się sprawdzą te oskarżenia, że trener spał ze swoimi zawodniczkami. I nie patrzyłbym na to w sensie pod tym kątem, że ale przecież ta zawodniczka spała z trenerem, bo mogła chcieć coś osiągnąć. Ale to nie o to chodzi zupełnie, co ona chciała i tak dalej w tym przypadku. Chodzi o to, że dorosły facet wykorzystał swoją pozycję służbową i zawodową do zyskiwania przewagi nad tymi dziewczynami w różnych sposobach. Tak? I myślę, że trzeba patrzeć na to od strony takiej tej osoby na nadagrzenie. Trzeba to rugować, bo w związkach sportowych się na to pozwala. Pozwala się na różnego rodzaju nieprzystające zachowania swoim ludziom. To jest taki od bardzo, bardzo dawna i to jest coś, co trzeba pewnie zburzyć, albo to pokolenie może musi wręcz odejść ze sportu w pewnym momencie już na emerytury, czy cholera wie dokąd, żeby ten sport mógł nasz polski ruszyć gdzieś do przodu, bo to się wydaje, że to jest zabetonowane i trudno do tego podejść. Te wszystkie projekty, gdzie dzieci się inaczej rozwija, dzieci się inaczej trenuje, gdzie dziećmi się inaczej pracuje, są właściwie niezależne od związku. Jak tam wchodzi związek, to wtedy z reguły coś się chrzani. Tak mówiąc brzydko. I
Ja bym się w ogóle nie przejmował na przykład tym, że teraz zawodniczki nie będą chciały pójść do koszykówki, bo się będą bały takich romanów. Chodzi o to, żeby nie było tych romanów, żeby one się nie bały. Ale tych romanów trzeba napiętnować wcześniej, żeby one się nie bały. Więc najpierw trzeba pewnie pobrodzić w gównie, porobić nieprzyjemne rzeczy, żeby potem móc wreszcie się rozwijać. I mówię, trzeba pewien gatunek człowieka w ogóle odsunąć ze sportu, zanim się ten sport zacznie budować od nowa. Także naprawdę już kończąc, jeśli to jest prawda, to obyś nigdy pracy nie dostał, trenerze, w tym sporcie, i środkowy palec prosto w twoją twarz, bo to jest niedopuszczalne, bo obraża mnie to również jako byłego, jakiegokolwiek nawet półamatorskiego szkoleniowca, że nie potrafisz inaczej. Mam nadzieję, że tego nie słuchasz, bo jakbyś słuchał, to bym powiedział inne rzeczy. I jeśli to jest prawda, zakładając, no bo sytuacja jest rozwojowa, ale zakładam, że niestety jest to prawda. Także karny kutas. Chociaż nie wiem, czy w tej sytuacji karny kutas to jest najlepsza kara. Nie, niech osądzi, to trzeba w sądzie W osądzić jakim fachowo. sądzie? Niech powie taki Asi Jędrzejczyk. Albo na przykład niech spróbuje tak traktować tak nawet nie młode dziewczyny, a dorosłe zawodniczki, albo najpierw ich mężów, przy ich mężach. Niech puści ich mężów i żony na trening i niech wtedy. I niech wtedy tak traktuje te dziewczyny. Albo przy ich rodzicach po prostu. Niech puści rodziców na trening i będzie tak samo odważny z tymi samymi tekstami. To Proszę byłoby bardzo. bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe, kiedy z niego by zeszli ci wszyscy ludzie. No mówię, ja bym powybijał zęby po prostu wszystkie. Nawet Ale gdyby to dla jest magiczne, że rozmawiamy o tym dłużej niż o wsadzie Britney Griner, który doszedł chyba przedwczoraj do kol po raz kolejny. Jeśli rozmawiamy o żeńskiej koszykówce. No nic, Maciek. Zostawmy ten temat, bo myślę, że jeszcze do niego uda nam się wrócić, chociaż mam nadzieję, że dojadą typa. I nie będzie tutaj żadnego gadania. Oczywiście, jeśli potwierdzą się te wszystkie zarzuty, to nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tego jegomościa. Coś chciałem powiedzieć, ale mi wypadło z głowy. Czekaj, co ja chciałem? Oceny, bo my z Karolem oceny w NBA dawaliśmy, Maciek. I No. wyszło tak, że Detroit. Słyszałem u jednego dziennikarza sportowego, który mówi Detroit. Detroit Pistons dostało 3 z minusem. Czy będziesz. Off-season? Tak, tylko że bez draftu licząc, bo podjęliśmy z Karolem decyzję, że wyjmujemy draft w ogóle do osobnej kubki i bawimy się tylko transfery. Ale te oceny 3 minus mogą również oznaczać, że albo to było źle, bo na przykład Sacramento pałę z plusem dostało. Że albo to mogą być złe ruchy i ocena stąd jest za niska, albo tych ruchów nie było zbyt dużo i ta ocena nie może być wyższa, bo ci zawodnicy nie zasługują na taką ocenę, którzy przybyli albo którzy odeszli z drużyny. No i wyszło tak, że 3 minus wyszło. Nie, ja naprawdę w sensie nie rozumiem akurat tej oceny dla Detroit, bo Detroit pozyskało pierwszy pick draftu. Ale nie, draftu nie ma. Nie ma draftu. Jest tylko off-season, podpisy, ewentualnie jakieś wymiany, które oscylują koło draftu, ale draft wyjmujesz absolutnie w tej ocenie. Ale no bo jeśli chodzi o same ruchy, które Detroit wykonało, to tak naprawdę się wszystko sprowadza do oddania Masona Plumlee, spuszczenia go razem z pickiem. Dokładnie. Wzięcia kolegi Olynyka Dokładnie. i wzięcia Treya Lyles'a. Dokładnie. Oprócz tego odnowienia kontraktu z Corey Josephem, tylko w sensie wypowiedzenia najpierw opcji Corey'emu Josephowi i podpisanie go od nowa, jakby tylko za 10 milionów mniej. Do tego wzięcie jeszcze było odnowienie kontraktu z Hamidou Diallo na bardzo niskim, bardzo fajnym kontrakcie dla drużyny. Tak, ale to już jak po ocenianiu, wiesz, to nam nie weszło. I więc tutaj jakby oni utrzymali swoich kluczowych zawodników, których chcieli utrzymać. Dodali, trudno tutaj abstrahować od draftu, bo tu Maciek, the draft. Trudno od draftu Pistons, bo chodzi o to, że te ruchy, które oni wykonali Zaczęło wszystkie się, wjechał są, draft. są nie, 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 to jest budowanie dookoła Cade'a Cunninghama i to jest tak naprawdę dla Detroit jest najważniejszy ten Cade i ten młody core. Żeby można było budować dookoła tego, potrzebny był ktoś doświadczony na rozegraniu, jakiś weteran, który będzie ceniony w szatni, będzie trzymał szatnię za ryj. To jest Corey Joseph. I jest potrzebny jakiś, i był i floor spacerzy, tak? I czego by nie mówić o Treyu Lylesie,
40% za 3 rzuca. Jest podkoszowym rzucającym za 3. Kelly Olynyk nie tylko rzuca 40% za 3 i w sensie nie tylko dobrze rzuca za 3 i dobrze gra, dobrze podaje bardzo i będzie w tej roli pełnił rolę w ofensywie Masona Plumlee'ego, bo Mason Plumlee był takim hubem ofensywnym, przez który się często zrzucało piłkę na high post, on tą piłkę oddawał znowu i ścinało dookoła niego. Identycznie umie grać Kelly Olynyk w ataku, podajesz mu piłkę, ścinasz dookoła niego. Ja charakteru Kelly'ego Olynyka bardzo nie lubię, bo według mnie jest cipą, która po prostu brzydko fauluje ludzi, jak nie umie sobie z nimi poradzić. Już się skończyła empatia, już się skończyło, już. Empatia się skończyła. Ale jeśli chodzi o jego styl grania i to, co wnosi do drużyny, to jest dokładnie to, czego ta drużyna potrzebowała. I myślę, że trudno wyobrazić, kogo oni mogli bardziej pasującego do tego koru dodać. Ten podpis tego Trae Lysa jest dla mnie bez sensu kompletnie. W sensie na takiej zasadzie bez sensu, tylko to jest minimum z opcją w drugim roku, to więc o czym my mówimy. Tam 2,5 miliona rocznie tak w drugim roku jest opcja drużyny, więc tutaj nawet nie ma, jakby to nie jest problematyczny kontrakt w żaden sposób, można nawet zwolnić w każdej chwili, też za bardzo się tym nie zmartwić. Zresztą to pewnie będzie los Jahlila Okafora niedługo. Ale ten Trae Lyles to jest piąty podkoszowy, który będzie rzucał trójki, jak wejdzie, żeby było stretch four na boisku. Kelly Olynyk będzie podawał, jest w szatniach wszystkich połów, w których grał wcześniej, był bardzo lubianym gościem, co prawda nie jest, mówię, boiskowo, na boisku mi się nie podoba to, jak fauluje, ale w każdym innym aspekcie swojej drużyny jest lubianym bardzo człowiekiem w szatni, tak samo jak Corey Joseph, którego zatrzymali, więc mają dwóch weteranów dosyć istotnych dla siebie w drużynie, żeby z tymi młodymi grali. Ważne jest, że Kate Cunningham będzie grał dużo w zespole, który będzie miał czterech strzelców do 40% za trzy dookoła niego. I to jest kluczowe, żeby ten zespół się rozwijał, żeby Kejda rozwijać, żeby mieć miejsce na parkiecie, sprawdzać jego możliwości rozgrywania, sprawdzać jego umiejętności grania off the ball, co jest przy Olejniku, przy Hejsie, przy Corym Josephie też możliwe, też z piłką rozrzucania, żeby miał pusto pod koszem. I to jest wszystko zbudowanie pod ten ich pierwszy pik, pod Killiana Hejsa, żeby on mógł się rozwijać, wykorzystywanie, żeby Isaiah Stewart by się grało lepiej, bo Olynyk może grać i na czwórce, i na piątce, i może grać w duecie, może być wysoki line-up 3-4-5 Grant Olynyk Stewart, może być line-up taki small ballowo trójkowy, czyli że z Olynykiem na piątce i oprócz tego czterech obwodowych dookoła niego. Są duże możliwości, ja bym dał im piątkę tak naprawdę w off-season, bo pomijając Lysa, trudno się do czegokolwiek przyczepić dla mnie tutaj. Boże, już mi się zaczęło kręcić w głowie przy tym drafcie, już zacząłem powoli latywać. Nie, ale za to staram się to mówić. No, z punktu widzenia Pistons to jest rozwijanie młodego koru. Ta drużyna nie ma wygrywać teraz. Nie ma wygrywać teraz, tylko musi rozwijać młodych graczy. Olynyk swoją grą daje im ku tego duże możliwości. Czyli więc ile byś dał? Więcej niż 3 minus? No 5 na 6. Jezus Maria, piątkę to u nas dostali z minusem Bulls, chociaż ja nie dałem tego. I Milwaukee Bucks dostali piątkę. Powiedz mi jedną rzecz, proszę cię. No. Z kim rywalizowali o DeRozana Bulls? Z pieniędzmi głównie. Ale czyimi pieniędzmi? Swoimi. Kto mógł dać? Debilnie wydanymi pieniędzmi. Dali mu dwa razy za wysoki kontrakt, jeszcze oddali za niego pierwszą. No i sumarycznie oddali dwa swoje lata w draftach. Okej, Maciek, ja dałem 4 plus z kolei. Natomiast moje wytłumaczenie jest takie, że gdybyś inaczej, tam ja powtarzam to 55 raz, że pewnie jest wiara w to z Lonzo Ballem, z tymi wszystkimi kawałkami układanki, że Billy Donovan poskłada to w to, o czym mówiliśmy, czyli bardzo dobry atak, obrona, ale tego ataku będzie aż na tyle dużo, żebyśmy mogli władować się, nie wiem, do 6-7 na wschodzie. Ale problem jest inny. Problem jest taki, że co się stanie, kiedy na przykład za rok ta drużyna okaże się kompletnie dysfunkcyjna i będzie przestrzałem, bo na przykład DeRozan kompletnie nie pasuje. Kto będzie chciał wziąć to wszystko? Ale to już minusy zostawmy. To jest najbardziej aktywna wolna agentura Chicago Bulls od czasów Free Pitów i Denisa Rodmana.
Mam wrażenie, że nigdy nie byli tak samo mocno aktywni wyciągając takie nazwiska, bo co by nie mówić z moim prześmiewczym hejtem, Lonzo Ball to jest dobre nazwisko, które im udało się ściągnąć. DeMar DeRozan jest trochę zmyty, ale mimo wszystko to dalej jest dobre nazwisko. Vucevic w zeszłym sezonie, więc gdyby to tak połączyć, nie wiem, za 12 ostatnich miesięcy, nie wiem, czy Chicago nie zrobili w swojej historii najlepszej roboty albo jakiejkolwiek roboty, bo to też inna sprawa, że Chicago nie bawiło się w wolną agenturę zwykle i wydawało pieniądze na blockbustery. To się dosyć rzadko zdarzało. Jeśli to były blockbustery, to był Tim Floytera i zapłacenie chyba 32 milionów, co wtedy było horrendalną kwotą, Ediemu Robinsonowi, który był tylko znany, że potrafił zrobić ładny wsad jak Michael Jordan. I to były, no, niby tak. Wiesz, przyczyny tego, że warto, moim zdaniem ta 5 mnie im przechodzi. No ja dałem 4+, bo jestem trochę wstrzemięźliwy, ale myślę, że na 5 spokojnie zasługują. 5 jeszcze dostali Wizards. I to był konsensus. 5 jeszcze, no, Wizards? Mhm. Wizards tak, ja Wizards 6 nawet dał, bo tam było trudno z kolei coś lepszego zrobić. Też tam naprawdę było trudno z kolei coś lepszego zrobić. Nie, łatwo ja było wszystko spieprzyć tak naprawdę, no, w Wizards. Nie, w sensie oni zrobili tak dużo, tak dużo dobrze, że trudno mi powiedzieć, co mogliby jeszcze lepiej zrobić w ten sposób. Ja pomijam to, że oni mają teraz tam nasrane, tam jest jeden wielki logjam wszędzie, chyba nasrane graczy o podobnym skillsecie wszędzie, ale no, są elastyczni, mają lepszą przyszłość dużo niż mieli wcześniej. I to jest tak, że tak samo ja na przykład z takich rzeczy drużyn, na które tak sobie patrzę, że nie do końca rozumiem albo rozumiem, co zrobili, to na przykład co zrobili Kings właśnie, tak? To jest dla mnie ciekawostka. No Kings zostali pałę z plusami. Kings mają 7 centrów, mają dosłownie 7 centrów w składzie na 8. Mają po 2 graczy na 4, na 3 pozycjach w składzie i 7 centrów. No i co z tego? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Może będą grali nowoczesną koszykówkę i będzie... Dallas mają 5 centrów. Też nie do końca rozumiem, po co im 5 centrów. Ale może grają nowoczesną koszykówkę, Maciek, i będą po prostu kozłowali wszyscy wysocy. Ale tam jest, wiesz, nie wiem, czy wy tak wchodziliście w to głębiej, ale to mnie strasznie ubawiło, jak wszedłem w roster Kings i Dallas. Nie wiem, czy w sensie to jest aż śmieszne. Byliśmy tam. Byliście w ich rosterze, tak? Byliśmy trochę, tak. Nimias Kueta, Marvin Bagley, Richard Holmes, Damian Jones, Chimezi Metu, tak. Alexi Len i jeszcze zgubiłem jednego centra. Centra widzę. I Tristan Thompson. Mm-hmm. To jest 7 centrów nominalnych, którzy ja kompletnie nie rozumiem, o co tam chodzi. Możliwe, że to jest wizja Wivecka grania o playoffy. Bardzo jest to możliwe, ale ja tak generalnie jestem, ogólnie jest, mam wrażenie, że mam, widzę coraz mniej głupich menedżerów. Nie? I to jest takie, że coraz trudniej się nam tak śmiać czegoś. Na szczęście są ci Kings, których się zawsze można pośmiać, bo im by się taki bardzo, nie wiem, taki Bogdanowicz pewnie by się przydał do tego składu bardzo. Ja myślę, że im się bardzo dużo rzeczy śni, ale zawsze jest pobudka mokrą szmatą. Nie, wstawaj. A kto dostał u was najniższą ocenę? Właśnie chyba życzeni Sacramento Kings. Dostali pałę z plusem. Ja bym dostał bez plusa nawet. Portland dostało 2 z plusem. Za Tony'ego Snella? To plus od ciebie. Chłopak miał ślub, on może być niepoczytalny, to jest oficjalna wersja. Nowy Orlean dostał 2 plus 3 minus. Portland dostał 2 plus, to mówiłem. To ode mnie dla jednych i dla drugich 2, z czego chyba dla Nowego Orleanu pała z plusem. No, nie chcieliśmy być tak kontrowersyjni, ale niewątpliwie się nadawało. No. Co oni zrobili? Ale kto? Ja się pokłóciłem z paroma fanami Pelicans na Twitterze z tego powodu. Ale co właśnie, zaczekaj, to a propos fanów, dochodzi do precedensowych sytuacji podczas tego live'u. No. Bo wiesz, że ogólnie wszyscy chcą ode mnie Antka, tylko do tej pory piszą mi na moich różnych publikatorach. Doszło do tego, że tutaj ludzie na czacie piszą, że Antka oddał fantasy. Czaisz? Kto się tak napisał? Pracownik przeglądu sportowego, piłkarz. Tam mnie chcą oszukać, podejrzewam. Nie ma żadnego pracownika przeglądu sportowego w naszym fantazji. A Jakub Kręcidło to gdzie pracuje? Nie w przeglądzie? Pokręciłem Kanał coś? Plus.
Tak? W przeglądzie pracował rok temu, potem pisał na sport.pl i to pisał To wszystko świetnie. jedno, to pracuje gdzieś, ale chce mi zabrać Antka, no. Słuchaj, zróbmy mu na złość deal Antka teraz na widok. Nie, nie, bo ty jesteś jeszcze większym krętaczem. Tobie Żeby mu nigdy pięty poszło. nie oddam tego Antka, tobie nigdy na pewno, zapamiętaj to. To można tutaj z tyłu gdzieś w tle podcastu i podobno mój pik w drafcie jest. Ale zobaczy, co się dzieje. Poczuję, co się dzieje. Poczuję tą złość teraz. Dzięki tobie Ja zemścisz dałem się. ofertę. Jakub ma bardzo ciekawe prawa do zawodników, ale jednak trudno. A chory Kałaj nie potrzebuje mebli w domu więcej. Czekaj, ale coś konstruktywnego na czacie było, ale to odpowiemy z pytankami. Dawaj. Poczekaj, nie, bo jeszcze chciałbym może o terminarzu porozmawiać chwilkę. Bo ja jestem. Bardzo Właśnie, proszę. ale zanim. Czy byłeś podniecony ligą letnią? Bo Karol tego w ogóle nie czuł, nie oglądał, rozumiem, szanuję. Ale ja trochę Nie? obejrzałem i ja jak nie oglądałem, to tak mi się spodobała ta liga letnia. Ja już nie mówię o tych nagłych śmierciach, ale był taki feeling tego, że oni walczą o coś tak naprawdę. Że to nie jest liga letnia, że o, pogramy sobie, będzie plus minus 20, czasami mecze na krawędzi i tam do dupy, do domu wszyscy. Tutaj było widać, że. Ta klasa draftu chciała sobie dużo udowodnić, a poza tym match-upy drużyn wskazywały na to, że działy się jakieś dogrywki, Tiso buzzer beatery były i tak dalej. I to mi się podobało jakoś, nie wiem. Nie wiem, czy mnie po prostu może nie okłamała ta liga letnia, ale jak dla mnie to nadzwyczaj ciekawa była. Wiesz co, dla mnie była ciekawa z punktu widzenia jakości graczy, którzy się pojawili, a nie No z punktu i widzenia... draftu, i draftu. Też oczywiście, ale nie z punktu widzenia No i następny tego... przyszedł. Zajona nie oddam za Antka. No i to już mi się, przepraszam, kwalifikuje za bycie złośliwym i złodziejem w dodatku. Bo ja bym z chęcią Antka za Zajona oddał. Czy możesz proszę wrócić do tego, bo ja celowo prowokują. Ja ich dobrze znam wszystkich. Wiem, dlatego robię to samo, co i wy. W każdym razie, jeśli chodzi o ligę letnią, naprawdę ciekawe było dla mnie to, jak wielu dobrych graczy się tam pojawiło. I tam już pomijmy draft, zdziwić, ale pomijmy draft, może tam masa gości z tego draftu pokazała się fantastycznie. Pomijmy ten draft. Weźmy gości drugorocznych. Mam wrażenie, że w tym roku, w tym sezonie okaże się, że ten zeszłoroczny draft, który wydawał się bardzo słaby, wcale taki słaby nie był. Pamiętajmy, że ten draft się odbył kurczę, nie, 8 miesięcy przed kolejnym draftem, to by miało bardzo, bardzo mało czasu. Ci goście nie mieli okresu porządnego przygotowawczego z zespołem, nie mieli porządnego kampu, nie mieli w ogóle treningu w sezonie zasadniczym. Trzeba pamiętać, że w tym ostatnim sezonie praktycznie nie było treningów między meczami w NBA i ci ludzie teraz przyszli na ligę letnią, no i ją dominowali troszeczkę. No Patrick Williams wyszedł, co prawda nie trafiał zbyt dobrze, ale pokazał cały przekrój po prostu ruchów, który wcześniej w NBA nie pokazywał. Ej, zaraz, Patrick pokazywał. Williams w pierwszym meczu miał rzuciki. I to dużo tych zrzucików. Tak, ale 38% wyrzucał. A, przyczepiasz się. żeby nie było, że ten, ale pokazywał, że trafia. Anthony Edwards, ja nawet mimo, że nie był na lidze letniej, patrząc na to wszystko, jak dobry był bez treningu, jaki progres zrobił, mam wrażenie, że on będzie dużą rewelacją najbliższego sezonu. Wiseman to samo, LaMelo Ball, wiadomo, wszyscy o nim wiedzą. Wiseman, mam wrażenie, też będzie bardzo dobry w najbliższym sezonie. Isaac Okoro wygląda potencjalnie świetnie. Killian Hayes w lidze letniej nie miał zbyt dobrych statystyk rzutowych, fantastycznie bronił i fantastycznie podawał. Obi Toppin był totalnym mordercą. Wyglądał świetnie, po prostu wiadomo, jest starszy o 5 lat od pozostałych graczy na tej lidze letniej, ale był świetny. Ten Jalen Smith, o którym zapomnieliśmy troszkę, bo Phoenix było po niego rich, naprawdę dobrze zbierał, naprawdę dobrze jego rzut za 3 wygląda. Masz dużo, dużo graczy, którzy pokazali przyszli na tą ligę letnią i pokazali się jako bardzo wartościowi zawodnicy. Precious Achiuwa też, Tyrese Maxey też, Zeke Nnaji, no on mniej akurat, ale no bo tak spojrzałem, Emmanuel Quickly był dużo lepszy od wszystkich. Peyton Pritchard był fantastyczny, póki nie wpadł na Daviona Mitchella, tak? Bo Davion Mitchell go zabił. No, Davion Mitchell to w ogóle wszystkich zabijał. Book Knighta mordował, wszystkich tam zabijał podczas tak, w ogóle całej ligi letniej. Wiesz, jaką ksywę miał Davion Mitchell w NCAA? To jest najlepsza ksywa, jaki słyszałem. Skurwiel. Off Night. Off Night, no tak. Miałeś Off Night.
I to jest tak, że wychodzi Book Knight, myśli sobie, ale jestem dobry, i nagle chodzi na niego Damian Mitchell i Book Knight się w ogóle boi dotknąć piłki, bo wie, że mógł teraz ktoś ją zabierze i będzie go dalej bił po rękach. Wychodzi najlepszy gracz letni Peyton Pritchard na Damiana Mitchella, a Damian Mitchell po prostu robi z niego gówno. To jak on zmienił najlepszego gracza Ligi Letniej w gówno, to było niewiarygodne w tym finale tamtej Ligi Letniej. Więc wydaje mi się, że ta klasa draftu obecna jest strasznie mocna, ale się okazuje, że zeszłoroczna, która wydawała się być bardzo gówniana, więc okaże się naprawdę, naprawdę niezła. I w tym sezonie wielu graczy powinno mieć dobre sezony. Tio Maledon z Thunder wyszedł i miał chyba mecz bodajże na 19 punktów, 14 asyst, tak? Albo się okaże, że to jest kolejna liga letnia, niektórzy zawodnicy, gracze fantasy mają Peytona Pritcharda, zapłacą mu pieniądze, a on będzie... No nic. Nie no, ale wiesz, chodzi o to, że ja jestem do ligi letnią podniecony, bo się okazało, jak dużo talentu przez ostatnie 2 lata przyszło do ligi, mimo że w zeszłym roku to jeszcze nie wyglądało tak kolorowo. I ja jestem fanem, wiadomo, wszyscy wiedzą, że lubię obserwować rozwój młodych, utalentowanych graczy, ale tutaj to było widać. I tutaj mam wrażenie, że się okaże, że paru gości kompletnie przeoczonych w zeszłym roku okaże się w tym roku dużymi jakby odkryciami. Nie wiem, Devin Vassell chociażby, kolejny facet. I to jest tak, że było tego dużo talentu widać i strasznie mi się to podobało. Ja jestem zajarany tą ligą letnią, oglądałem sporo jej spotkań, i bardzo, bardzo fajnie się też patrzyło, jak inni ludzie poznają tych graczy dopiero w trakcie ligi letniej, nie znając za bardzo ich sensu, i się nagle podniecali różnymi zawodnikami typu Jonathan Kuminga. Wow, kto to jest? Skąd on się wziął w ogóle? A tu wychodzi gość i gra jak i jest fizyczny, i łapie kontakt przy każdym ruchu. Wygląda jak potencjalna supergwiazda NBA i może poszedł 7 pikiem draftu. Więc to jest fajna rzecz. Ja ligą letnią jestem bardzo zajarany. Obejrzałem dużo jej spotkań i sobie będę jeszcze pewnie przez całe lato sobie oglądał pojedyncze spotkania, których jeszcze nie widziałem, a które sobie mam gdzieś zanotowane, że warto by zobaczyć, bo ktoś coś ciekawego zrobił. Typu nie widziałem jakiegoś tam super spotkania Kama Johnsona jednego. I też jeden mecz Patricka Williamsa, taki bardzo fajny mi uciekł. Także tam mam parę rzeczy do nadrobienia. To ja tylko powiem Yves Pons, czy to się, nie wiem, czy jakoś inaczej się wymawia to nazwisko. To jest bardzo ciekawy gracz. Cam Thomas jest bardzo ciekawym graczem. Paul Reed to jest w ogóle rzeźnik. Paul Reed to jest rzeźnik, który był poszedł do NBA, nie wiem, z 50. pickiem draftu, którymś do Filadelfii. Filadelfia cała zajarana, Daryl Morey się od roku nad nim pompował. Ma niewiarygodne statystyki per minut w meczach, które grał w Filadelfii, a tam zagrał kilka spotkań, ale per minut jest fantastyczny. Chyba najbardziej plusowym graczem w Filadelfii, per minut chyba bardziej plusowy nawet niż Joel Embiid. Statystyki ma świetne. W G League był MVP, a teraz w lidze letniej walnął mecz na 20-20. Ale wiesz co, jestem ciekaw, jak to ogólnie, bo tak rozmawiamy o tej lidze letniej, ale czy to po prostu nie będzie, wiesz, pewnego rodzaju fake, jak przyjdzie sezon, nie? Oni wszyscy znikną częściowo, nie? Ale to chodzi o to, że oni na pewno znikną w rotacjach. Paul Reed pewnie nawet nie powącha parkietu, bo Philadelphia, nie wiem, po kiego zatrudniła Andre Drummonda ze wszystkich, bo chyba żeby miał kim wycierać, z kogo robić swoją szmatę generalnie, Joel Embiid, tak? Empatia się skończyła. Ale Paul Reed... Bardzo, ja się nie dziwię, jak Paul Reed na przykład wygryzie z rotacji Drummonda w trakcie sezonu w Filadelfii. Jest potencjalnie ale na początku nie znikną. Peyton Pritchard utonie w rotacji Celtics na obwodzie. Tam jest zbyt dużo graczy. Immanuel Quickley też będzie miał kłopoty. Przecież w Knicks jest przed Quickleyem, jest Rose, jest Kemba, jest Fournier. On nie będzie miał dużej roli. Alec Burks. On nie będzie miał dużej roli w Quickley. Ale teraz pokazali, jak dużo jest talentu. To jest fajne, to jest strasznie fajne. Dużo ligi przyszło do ligi. Dużo talentu przyszło do ligi i fajnie będzie to oglądać. Uwaga, przepraszam, na chwilę wyłączam mikrofon. No, młody podcaster, jest jakaś tragedia. Tak, jest tragedia. Jest jakaś tragedia wewnętrzna, ale to przeważnie tak jest. Oni chcą po prostu nas wygryźć z anteny, no. Pan Poldosław Śliwa też chciał nas wygryźć z anteny. Tutaj też chcą nas wygryźć z anteny, ale czekajcie, pytanie jakieś było, bo ktoś mnie zaatakował w sprawie Forbesa, a to nie była prawda chyba. Moment. Peyton Pritchard rzucił 92 punkty Lakers. Nie no, Peyton Pritchard faktycznie może zniknie w tej rotacji, ale ja myślę, że on ma
w sumie z nich wszystkich najmniejsze szanse no, na to, żeby zniknąć. Myślę, że będzie mniej G-League, więcej jakichś 10-15 minut na mecz. No, tylko, że nie spodziewałbym się, że bez żadnych kontuzji ktokolwiek da mu piłkę na tyle długo, żeby mógł rzucać te swoje 30 punktów, czy ile tam rzuca. Marcu napisał, Michał, podtrzymujesz dobrą ocenę dla Spurs po podpisie Forbesa. Zabieranie minut Walkerowi i Murrayowi przez gościa, co beznadziejnie broni średnią wartością w ataku strzał w stopę. Nie no, bardziej strzałem w stopę jest mówienie to, że Bryn Forbes jest w ofensywie strzałem w stopę. W zasadzie Bryn Forbes najlepszą rzecz, jaką robi, to jest dobry w ataku. Poza tym niesie ze sobą progres. No. Podnosi lekko te swoje statystyki. No, tam oscyluje to, z tego co pamiętam, 10-11 punktów na mecz. Nie wiem, mogę coś kłamać, ale coś w tych okolicach. Tam były jakieś ciekawostki, że Forbes w zeszłym sezonie chyba per 36 miał prawie 20 punktów. To nie jest tak, że on nic nie robi. Tylko tak jak tutaj Marcu wspomniałeś, no on będzie trzecim do obiadu, no. I zostaną mu tylko skrawki albo liczenie na to, że komuś się powinie noga, stanie się coś gorzej, będę musiał kogoś zastąpić, wejść w minutę. A on już to pokazywał nawet w Milwaukee, no. Nikt o nim nie mówił, a zagrał jakieś ważne rzeczy. Bryn Forbes? No. Bryn Forbes, tak. Bryna Forbesa w San Antonio, że pewnie będzie centrem przed Jakobem Poeltlem, bo mimo, że Pudel jest świetny z zaawansowanych, to Pop stara się każdego możliwego gracza przez niego wprowadzić do rotacji, więc jest spora szansa, że Forbes zabierze minuty Pudlowi jako kolejny zawodnik tutaj do gry. Oni mówią, oni w Spurs wezmą każdego, kogo się da, żeby tylko zepsuć Pudlowi minuty i żeby ograniczyć młodych graczy w San Antonio, więc Forbes będzie grał teraz pewnie więcej niż Vassell. To już jest hejt. To jest leciutki hejt. I muszę powiedzieć też bardzo wyraźnie, że Zion jest to najlepszy gracz na świecie, żeby mógł jeden z moich ludzi, z którym negocjuję, przysiąść ze mną do negocjacji i powiedział, że muszę powiedzieć, przepraszam. Zion to najlepszy gracz na świecie. Wyraźnie powiedzieć, a teraz przejdźmy już dalej. Terminarz może. Tak, terminarz. Ja w zasadzie, wiesz co, ja chciałem powiedzieć tylko tyle o terminarzu, że modlę się o to wręcz, żebyśmy nie doświadczyli jakichś kontuzji, historii, które doprowadzą, że ja nie wiem, ja dla mnie nie są jakoś specjalnie podniecające mecze Atlanta-Filadelfia, które rozpisuje ESPN jako jakiś rywalizacja. W ogóle mnie to nie interesuje. Natomiast interesuje mnie, owszem, ten chyba 22 Nowy Orlean, bo tutaj mówimy o całym tygodniu, nie o jednym dniu. Takim początkowym, ten Premier Week. Pelicans Bulls, tylko dlatego zobaczyć, co jest źle. Milwaukee Miami. Nie wiem, czy to będzie ciekawe. W ogóle bardzo ciekawy jestem Golden State Lakers. To jest mecz, na który ja wstanę sobie w nocy i obejrzę Lakers. Naprawdę. Gdyby grali Bulls o tej godzinie? Nie sądzę. Ale tutaj Golden State Lakers, to będzie mecz. Tylko właśnie pytanie. Ja mogę wymieniać wszystkie te mecze. Mogę wymieniać Brooklyn z Milwaukee, który będzie kapitalny i chyba będzie meczem otwarcia albo jednym z dwóch. Już nie pamiętam. Natomiast pamiętamy, jak w zeszłym sezonie na przykład wyglądały Christmas Games. Balon był tak duży, że nie mieścił się mi w mieszkaniu, a jak wybuchł, to mi okna powybijało. I nie chciałbym tego doczekać. Po prostu żyję nadzieją, że ten terminarz przejdzie jakoś gładko, mniej back-to-backów doprowadzi do tego, że będziemy wszyscy mogli obserwować koszykówkę w najlepszym wydaniu i od początku nie będziemy mieli żadnych kontuzji, problemów, tylko wszyscy będą walić się na 100%. Chciałbym tego. Ale to nie będzie, to jest tak, że oni będą na pewno odpoczywać bardzo dużo. Ale jesteś hejterem, Maciek, nie możesz jakiejś takiej atmosfery zrobić, że 75 sezon, że coś, a ty będą odpoczywać, być jak zwykle. Maciek. Nie, ale wiesz co, to co chciałem powiedzieć z tym, jak będzie to wyglądało teraz, to mi się strasznie podoba, że oni zaczęli, zawsze był tak, że na przykład często mecz otwarcia to był jakiś gówno mecz taki, nieoficjalny mecz otwarcia, a potem jakiś duży mecz otwarcia. Masz rację, no. Bardzo często tak. A w tym roku masz takiego doubleheadera, że po prostu siadasz i ze szczęką na ziemi, bo masz, czy masz Nets, Bucks i Curry kontra LeBron potem. Mm-hmm. No, lepszego jakby doubleheadera na start nie mogłeś sobie wymarzyć. To jest dla mnie strasznie fajne, że tak odpalili to na start. Inna rzecz jest taka, że masz w tym terminarzu bardzo ciekawe rzeczy typu Phoenix Suns, którzy przeskoczyli bodajże z jednego spotkania w National TV do 33, czy do 23. Do 23. No tak. Z roku do roku, nie? Z tego, w sensie patrząc na ten pierwotny terminarz, a nie potem, co tam, jakie były upgrade'y robione w trakcie tego. Kolejna rzecz, Nowy Jork też ma po raz pierwszy od dawna ponad 20 spotkań w National TV, Atlanta to samo.
Z drugiej strony są Pistons, którzy mimo Cade'a Cunninghama w składzie, czyli pierwszego piku draftu, jak Pelicans wzięli Ziona, to mieli od razu 20 parę spotkań i ESPN wpycha nam go do gardła. A tutaj Pistons, i tak jest sukces jak na Pistons. 5 spotkań w National TV. No i tak jak na Pistons jest nieźle, do szybko było jedno albo dwa. Jeśli nie zburzę miasta. Z kolejnej strony mamy Oklahomę, która ma 6 spotkań, ale w NBA TV. To są ich największe spotkania. Nie mają ani jednego spotkania w National TV i tylko 6 w NBA TV. To jest w ogóle... To jest chyba najbardziej drużyna, na której spojrzeli na nią specjaliści od terminarzy i mówią, nie no, tutaj nadziei nie ma na cokolwiek ciekawego. No i Nowy Jork jeszcze ma, jest w tej grupie, gdzie najmniej back-to-backów, bo tam chyba 2 czy 3 w stosunku do drużyn, które mają największy tego typu, że tak powiem, rozrywkę w terminarzu. Bo Boston chyba... Czekaj, gdzieś to mam. A, Boston, Charlotte, Cleveland i Orlando mają najwięcej w tym sezonie back-to-backów. A ile? To jest 16? 17? Nie wiem, bo ściągnąłem... 16. 16, tak. Nie chce mi się tych kropeczek chyba liczyć. Więc jak tutaj jest, czekaj, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery mniej. Tak? Nie, 3 mniej w stosunku do Brooklynu, Dallas, Denver, Detroit, Lakers i Nowego Jorku. To są drużyny, które najmniej back-to-backów będą miały w tym sezonie. Wiesz, ja akurat się nie ekscytuję, na przykład jako fan Pistons się nie ekscytuję ich terminarzem. Tylko się jako fan Pistons w ogóle nie ekscytuje się Pistons. Nie, terminarzem, bo to jest tak, że się nie bardzo mnie to jako interesuje z punktu widzenia takiego, że gdzie oni będą grać na National TV i tak dalej. No to jest bardziej mnie interesuje to, że kiedy oni grają z Houston Rockets. To są mecze, na które będę czekał, bo tam się pojawia pewnie troszkę sztucznie pompowana rywalizacja Jalena Greena z miastem Detroit. Całym miastem już w ogóle i wszystkimi. No i jedno z tych spotkań, pierwszy pick Cade Cunningham kontra Jalen Green będzie transmitowane na ESPN-ie. To jest tam jakoś w listopadzie. Bardzo fajnie, na pewno sobie na to wstanę w nocy. I tak ale na razie ten termin, szczerze mówiąc, pomijając właśnie jakieś Christmas Games, pomijając Martin Luther King Day i tak dalej, to mnie nigdy jakoś specjalnie nie grzeje kto, gdzie, kiedy gra. Ten opening night oczywiście jest fajny, bo to jest zawsze człowiek wstaje zajarany sezonem i ogląda przez pierwszy tydzień tyle spotkań, co potem przez cały marzec. I to też jest pewnie fakt, ale fajnie, że to tam jest sporo takich smaczków, smakołyków, troszkę próba rywalizacji odgrzania w drugim dniu już Boston Celtics kontra New York Knicks. Tutaj będzie jakieś takie tam. Nie, no w listopadzie Minnesota Clippers, Patrick Ben. Tak, tak, tak. Grit and grind. Patrick Beverly, grit and grind. Tak. Jak walczyć z depresją? Więc jest co oglądać na pewno, ale bardziej mówię, to Christian's Games mnie bardziej interesuje. Chciałbym, żeby oni wszyscy do niego zdrowi dotrwali. A wiesz, co będzie 20? Ale wam dowalimy, lamuski. To jest, dowalcie nam bardzo, proszę. Proszę. Bardzo, proszę. Bardzo. To będzie jedno z tych spotkań, kiedy Bulls stwierdzą, że brakuje im dosłownie 12 mm do tego, żeby zostać mistrzem NBA. Taką przewagę zrobią. Potem zagrają z kimś innym i to przejdzie od razu, ale... Pistons mają na początek chyba najcięższy terminarz widzę i to jest fantastyczne, bo zaczną od razu od wybicia sobie z głowy marzeń jakimkolwiek graniu o cokolwiek. Zacznie się od jakiegoś 3-15. A tymczasem... Jechać tym czołgiem aż do końca. A tymczasem Bulls przegrywają ten mecz i... Nie. Pistons od pierwszego meczu sezonu powinna obrać kurs na Paolo Banchero i tam jedziemy. Żadnych tutaj wygłupów typu wygrywanie z Bulls albo potem chyba drugiego czy trzeciego dnia sezonu, czwartego technicznie. Tam też mają jakiś taki mecz, który powinni przegrać, bardzo by się przydało. A też Bulls mają. I mają Bulls, back to back z Bulls, tylko mają tam z 2 dniami przerwy. Tak. Wyjazd. Więc tutaj powinni Bulls zacząć mocno, a Pistons powinni zacząć słabo. Mam nadzieję, przynajmniej bardzo dobrze życzę twojej organizacji przez pierwsze 2 mecze sezonu. Ja przez pierwsze 3 nawet.
Dobrze, zanim przejdziemy do pytanek, to ja chciałem zareklamować, bo jest coś takiego na NBA. To w zasadzie był no-brainer, ta osoba po prostu wymyśliła to pierwsza, bo ja też myślałem nad rysowaniem w Paincie głupich rzeczy, które nie wyglądają jak rysunki, ale na Twitterze jest NBA Paint. Ktoś tak już poleciał, że mają nawet takie animowane filmiki sponsorowane przez jednego z dostawców telekomunikacyjnych w USA na temat terminarzy. I powstało wydanie Chicago Bulls. Wasza drużyna pewnie ulubiona też gdzieś tam znajdzie, bo widziałem, że już Denver się gdzieś pojawiło. Ale terminarz jest przepiękny. Polecam Bullem. Lonzo Bull. Przepiękne to jest. Po prostu to jest przepiękne. Wszystko jest rozpisane. A nie, przepraszam, to jest grudzień. Ale to wszystko wygląda w ten sposób właśnie. Także wpadajcie. Ja to zamierzam sobie wydrukować. Dla Detroit na przykład Kobe White w marcu jest. Przepiękne to jest. Bardzo ładne. Dobrze, pytanka Maciek, idziemy, ja sprawdzam pytanka. Odpowiadam od razu, Damian Lillard już nigdzie nie odejdzie, Markkanen też nie i Ben Simmons też nie, więc nie pytajcie nas o to. Markkanen nie odejdzie? Nie, no to akurat żartowałem gdzieś tam pewnie, ale myślę, że ja nie wiem właśnie, czy to co ze startem sezonu. To jest dla mnie jedna z najciekawszych rzeczy w ogóle w Alesie Babiarz, bo on mi dzisiaj właśnie ukradł go w drafcie. Ale pomijając to, Markkanen jest dla mnie jedna z najciekawszych sytuacji, widzę, bo Bulls, mając tego Markkanena wiszącego na RFA, są sparaliżowani i nie mogą podpisywać. Oni tam mają ilu graczy w składzie? 8, 9? I brakuje połowy składu chyba. No coś takiego, no. A nie mogą ich podpisać, bo ich wszystkich podpiszą, to nagle nie będą mieć kasy na Markkanena, żeby ewentualnie wyrównać, jak dostanie wysoką ofertę od jakiegoś zespołu, który został z Capspace'em na RFA. Oczywiście, i to pułapka wtedy... jest. Tak. Słucham? To pułapka jest chodząca. Na hard, tak. I wtedy walną w hardcap. Więc siedzą Bulls bez zawodników podpisanych, żeby Laurigo móc ewentualnie wyrównać, żeby móc grozić zespołom, że jak nam nie dacie pierwszego piku, to go nie podpiszecie. Mhm. Lauri czeka, aż kogoś podpiszą, albo jak dostaną jakąś ofertę czegokolwiek, żeby podpisać. I myślę, że marudził na te 11 milionów od Dallas wcześniej, a teraz już myślę, że jeśli Dallas użyje swojego trade TPE, żeby go wziąć, to za 11 milionów rocznie, to ich pocałuje po rękach. I jest taki pad wielki i w pewnym momencie ktoś będzie musiał wymienić, albo ktoś wymięknie, albo jakieś drużyny oferujące, idące po Lauriego, albo Bulls. Jestem przekonany, że Lauri nie zostanie w Bulls. Ja jestem przekonany, że na pewno nie zostanie, tylko to tak długo trwa, że już śmiem twierdzić, że już nawet może starają się zapomnieć o tym i tak, że niby nie grałeś u nas, zamknąć drzwi, zabrać klucze do hali, wiesz, tak żeby tak delikatnie go się pozbyć, nawet bez pieniędzy, bo tak Bulls się trochę zachowują. Albo tak długo szukają kogoś, kto by chciał to podjąć. Bo tam jakiś sign and trade już miało być, coś tam. No. Wiesz co, mnie bawi strasznie z tym. Mnie bawi z Laurim, tak? Jeszcze z Laurim to, że tak, uważaj. Nie wzięli go San Antonio przy DeRozanie, więc teraz plotki tym San Antonio mogą go chcieć, są, wydaje się mi się, troszkę dziwnie, bo gdyby go chcieli, to by go wzięli zamiast piku, by go wzięli w podwójnym sign and trade. Ale jestem w stanie uwierzyć w to, że Pelicans nie ogarnęli i chcą teraz Lauriego w sign and trade i oddadzą za niego więcej niż dostali za Lonzo. W to jestem w stanie uwierzyć, bo to jest tak potencjalnie głupia rzecz, żeby bardzo pasowała do wszystkich ruchu Davida Griffina, który on wykonuje, typu oddamy Lonzo za bezcen i potem gorszego gracza weźmiemy za pik w pierwszej rundzie. To się wydaje fantastyczne. Gdyby oni tam chcieli, to przecież by po prostu zrobili sign trade Lonzo za Lauriego w tą i z powrotem i Lauri idealnie, ale to idealnie pasuje do Zajona. To jest fantastyczny gracz do Zajona. Ja nie mam pojęcia, czemu oni tego nie zrobili. I kolejna rzecz jest taka, że bardzo, myślę, fajny pomysł jest, żeby Oklahoma poszła w Lauriego. Oni mają tyle przyszłych pików, z czego część gównianych, że jedną gównianą pierwszą rundę przyszłą mogliby oddać za Lauriego i w ten sposób i go sobie podpisać w cap space chyba jeszcze by się powinien zmieścić. Tylko Maciek, jest chyba jeden problem. Znaczy, to nie jest problem. Ja podejrzewam, że to jest tylko jakaś zasłona dymna i to się zaraz no, albo potwierdzi i będzie reality check, albo się okaże, że to nieprawda. Natomiast no Markkanen nie wiadomo, jakim jest koszykarzem tak do końca. Ale no to Oklahoma co szkodzi zaryzykować. On miał rzucać, on miał bronić, wiadomo, Boylen, Slump,
trzeci, czwarty sezon powinien być breakout, nie było breakoutu, kontuzja, znowu slump. I tak naprawdę nie wiem od 2 lat, kim jest Markkanen, a obiecywał się, był bardzo obiecującym zawodnikiem i wszyscy sobie obiecywali to, że mamy takiego, teraz to powiedzenie tego nazwiska to będzie trochę taki oksymoron, ale taki Kristaps dla ubogich to miał być. Wtedy, kiedy Kristaps jeszcze był bardzo obiecujący, a nie tak jak teraz. Pytanie, czy teraz jest pytanie, kto może być lepszym graczem w NBA teraz, Kristaps na tych swoich sztywnych kolankach, czy Lauri? Ale to już jest taki troszkę inny temat. Jeśli Lauri pociągnie bardziej defensywę na tym, że on będzie coś robił na nogach, a nie bazował na tym, że jest długi, wyskoczy do gościa i może zablokuje, to wszystko przed nim. Tylko ja nie wiem, na ile to Bulls przeszkadzają w tym rozwoju, na ile to Markkanen się nie rozwija. Ja nie wiem, jak to jest. Tak może zmiana środowiska jest potrzebna. Ja myślę, że bym miał spokojnie ryzykował po Lauriego. To jest gość, który miał momenty, że pokazywał w NBA, wyglądał szalenie ekscytująco w NBA w kilku meczach. Miał jakieś takie mecze typu 30-16 i tak dalej, że wyglądał naprawdę ciekawie. Walił truje, jako ofensywny center wyglądał super i wydaje mi się, że on jeszcze może wyglądać, można spróbować z niego tego gracza z powrotem zrobić. Problem jest w tym, że musi pójść do drużyny, która właściwie ma w dupie, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, jeśli to nie wypali. Więc Oklahoma jest idealna, może oddać. Trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład z pikiem, który tam pozyskali, tym pikiem Pistons, który pozyskali takim ciężko zastrzeżonym, co pozyskali w dealu z Houston Rockets, żeby ten pik mógłby być lepszym graczem niż Lauri. Więc oni oddadzą tego gracza, ten pik Bulls, wezmą Lauriego w jakiś tam cap space, aby jakieś TPE na pewno mają, no i tam mu dadzą mu, nie wiem, 3 lata, 36 milionów, z czego trzeci rok team option. I mogą sobie pozwolić na ryzyko, mogą sobie pozwolić te 2 lata spalić, ewentualnie się kojarzy, nie ciekawe. Nawet 3 lata, 40 milionów. Niech sobie dadzą mu ten kontrakt, czy 2 lata będzie na umowie normalne, potem go albo przedłużą, albo nie. Nie mają żadnego silnego skrzydłowego, nie bardzo mają centrów, więc spokojnie mogą to zrobić. I dać sobie szansę. Ja nie rozumiem nawet, czemu tego sam Presti już nie zrobił, bo to jest taki oczywisty gracz. To rzucić, spróbować, nie wyjdzie. No to w dupie mamy jeszcze 35 pików w najbliższych kilku latach. Następny deal tego typu nam się uda. A propos pików. Oczywisty partner dla Bulls. A propos pików, Markkanen to twór między innymi, no 7 pik draftu Minnesota, ale twór transferu. Chris Dunn, Lavin. I Butler. I teraz co? Okaże się, że Lavin za Butlera, no. Bo już nic z tej wymiany nie zostało. Już się zepsuło. Ale jest jeszcze inna ciekawostka, że chyba Tony Bradley był z tego samego draftu, tylko znacznie niżej wybrany, a podpisał z Bulls teraz. Więc jakby z Markkanenem się zdecydowali, to 3 cudownych draftowiczów 2017. W tym momencie. Jak nie 20. No, 7, macie 7 graczy, to jest wasz 7 najlepszy gracz. A nie, no to dobrze, no to podchodzę z tymi kategoriami, to masz rację. Dobrze, zerkam, czy są jakieś pytania, jak nie idziemy. O, tak, tu jest Beef. Już drugie dziecko na to robi. No. A, Beef jest o Milwaukee, ale tutaj wszyscy się... Jaki? Że zaczęło się, że Marcu napisał, obserwując Twittera, mam wrażenie, że większość ludzi nie wierzy, że Milwaukee nie zdobędzie w tym sezonie drugiego tytułu. Nie macie wrażenia, że trochę się ich dyskredytuje? I to miało być do nas pytanie, ale fartem zdobyli mistrzostwo... Fartem to można 5 zł na ulicy napisać. Napisał tapir.pl. Tapir to jest takie dziwne zwierzę, przypomniałem sobie teraz. No i ogólnie jest hałaburda w gospodzie dotycząca Milwaukee. Nie, moi drodzy, Milwaukee nie zdobyło fartem tytułu mistrzowskiego. Milwaukee wykorzystało okazję, jakie przyniósł im świat i wydraftowanie Giannis Antetokounmpo. To nie jest Milwaukee też wina, że wszyscy pretendenci się rozsypali i zmiotło ich z ich z planszy, ale nawet gdyby byli, walczyliby, podejrzewam, o mistrzostwo. Z tym, co pokazał Antetokounmpo, znajdźcie mi kogokolwiek zdrowego w lidze, który mógłby się temu przeciwstawić. Phoenix to nie były ogórki. To nie byli ludzie, którzy nagle stracili talent. Milwaukee ich ograło. Takie są fakty i radzę się z tym pogodzić, bo każdy, kto będzie tak mówił na przestrzeni następnych lat, będzie oszukiwał prawdę. A czy zdobędą drugie mistrzostwo? Nie podejrzewam, żeby w dzisiejszej NBA back-to-back był aż tak modny i nie wiem, czy się wydarzy. Jeśli wszyscy będą zdrowi. Mamy Brooklyn, mamy Chicago, mamy Detroit, mam... Nie, wiesz co, myślę, że oni są na 3. miejscu faworytów do mistrzostwa teraz? Znaczy, no biorąc podziałkę, że wszyscy zdrowi i wracamy do punktu zero, oczywiście, można nawet podyskutować, czy nie niżej. Nie, ja bym ich, broń Boże, niżej. Ja bym ich zdecydowanie na 3. miejscu postawił i to jest tak, że są troszkę mocniejsi niż w zeszłym sezonie. Bardzo fajny ten off-season mieli,
trochę się, lekko się wzmocnili. I wydaje mi się, że wiesz, trzeba pamiętać, wszyscy mówią, że byli wszyscy osłabieni, a Brooklyn grał. Trzeba pamiętać, że Donte DiVincenzo był cholernie ważną częścią ich rotacji, do nawet kiedy się rozwalił. I podejrzewam, to on się musi dosyć głupio czuć po tym mistrzostwie, bo on sobie usiadł, połamał się i sobie myśli, o cholera, bez mnie to już nie dadzą rady, po czym bez niego wygrywają mistrzostwo, więc teraz będzie miał małpkę na ramieniu, która będzie mu skrzyczała do ucha, stary, pokaż, że jesteś do czegoś potrzebny. Pamiętaj, że Donte był postrzegany jako pik z drugiej części loterii jeszcze w zeszłym sezonie przy wymianach, więc to był jako naprawdę duży talent. Grayson Allen też nie był ogórkiem w... No ale Grayson Allen miał opinię kopacza po jądrach bardziej niż dobrego koszykarza w NCAA. Ale... Tak, tak. Ale grał, ale nie no, ale w NBA grał dobrze. Był nie no, dobry, dlatego on poszedł do tych wszystkich Memphis i tak dalej, tak nisko spadł w ogóle, że no ta opinia się za nim ciągnęła, bo no, jak to się mówi teraz, dymy robił przednie w tym NCAA na boisku. I podobno jest bardzo kochanym graczem szatni, żeby było śmiesznie. Podobno jest uwielbionym graczem szatni. Podobno jest jeden z najbardziej czarujących ludzi poza parkietem, jacy w ogóle się zdarzają. Nie? I to jest zabawne, Graysonie, ale nie. I oni mają fajny skład, troszkę mocniejszy. Nie widzę jak będą bardziej zgrani, będą mieć tą małpę z ramienia, tą takie, jak to mistrzostwo wreszcie zdobyli i się udało, będą mieć większy luz jakby i wydaje mi się, że Janis też odkrył tą swoją dodatkowy wymiar gry, tym high post z lewego bloku atakowanie i Bucks będą potwornie trudni do pokonania. Z drugiej strony pamiętajmy, centymetr stopy pola Kevina Duranta wszystko zmienił, tak? To jest zmienił historię NBA. Poza tym Maciek, w trzech kolejnych sezonach mamy dwa, nie chcę nazywać tego z tym Toronto i rzutu Kawaja rzeczą, która przesądziła o mistrzostwie, ale zdecydowanie je umożliwiła. To są małe rzeczy i tutaj jak piszą Machiavelli, pisze na przykład, że była pandemia, ciasny grafik, przekładanie meczy, fale kontuzji, no i co z tego? Tak, dla mnie tu nie ma żadnej gwiazdki, dla mnie są trzy kolejne trudne mistrzostwa, typu, bo po kolei mamy teraz Toronto, Lakers i Bucks, tak? Są trzy kolejne bardzo trudne mistrzostwa, które było wcale nie było łatwo je zdobyć. Trzy specyficzne sezony, trzy drużyny, które skorzystały troszkę na innych kontuzjach lub na specyficznych okolicznościach, ale nie ma, broń Boże, co narzekać, bo każdy mógł skorzystać. Oczywiście. I to nie jest tak, że Lakers przyjechali jako jedyni na bańkę. Lakers się najpierw swoje do bańki. To nie jest tak, że Toronto łatwo sobie to mistrzostwo wygrało, wykorzystało kontuzję w Warriors, ale wcześniej przebiło się przez schód po prostu, budując się w trakcie gry. Teraz też Bucks też mieli kontuzję, nie aż tak super istotną, jakby jakaś gwiazda im rozwaliła, ale to była istotna kontuzja dla ich składu. Pokonali swoje demony, stali się lepszą drużyną na koniec playoffów niż byli na początku. 100% się pod tym podpisuje. Więc ten kolejny sezon może przynieść tam kolejną taką historię. Może się okazać, że na przykład, że Phoenix Suns doświadczeni tą porażką się okażą po prostu jakimś walcem, który przejdzie przez sezon zasadniczy bilansem w stylu 68-14. I się nikt nie zdziwi prawdopodobnie. Że będą wściekli, młodzi, gniewni, będą już wiedzieli, co zrobić, żeby dojść do finału. Potem będziemy się zastanawiać, czy Lakers, którzy troszkę tymi weteranami się opieprzali i weszli z czwartego miejsca do playoffów, w drugiej rundzie przejdą Phoenix Suns już. A my stawiamy ich na piedestale. Będziemy patrzeć, Warriors mówią, że mają trzy sezony przed sobą. Że mają sezon do powrotu Kleja w grudniu, od powrotu Kleja w grudniu do końca sezonu zasadniczego na zgrywanie się i potem playoffy. I ciekawe, czy oni zdążą się zbudować tak, żeby w tym trzecim sezonie być na tyle mocnym, żeby być faktycznym kontenderem. Oni mają teraz według bukmacherów czwarte najwyższe szanse na mistrzostwo. A coraz bardziej irytują mnie ci bukmacherzy, bo to... Więc jestem bardzo ciekaw tego sezonu, jak to się rozegra. Ja bym żadnych gwiazdek nie dawał, ale rzeczywiście mam wrażenie, że jeśli bym szukał faworytów do mistrzostwa, to mamy tak póki co bardzo dużo głowy i ramiona nad resztą. To są Bucks, Nets, Lakers. Dowolny kolejność zależy od sympatii, kto sobie co ceni w koszykówce. Wydaje się w tym momencie, że Nets są team to beat, bo ich skład i to, co zrobili w off-season fantastycznego ze swoim składem i to, jacy byli już wcześniej mocniej ofensywnie, to się wydaje, że to jest po prostu jakaś maszyna zagłady dla NBA, ale zobaczymy. Na szczęście mamy parę innych drużyn, które będą próbowały ich pokonać po drodze. Tak.
No to bardzo dobrze, żeś pan odpowiedział. Ja tam bardzo zoomowałem ten mecz Chicago-Detroit, Maciek. Ja już hypowałem to, bo ten miesiąc sponsoruje Nikola Mułcewicz w terminarzu NBA Paint. Także Nikola Mułcewicz jest w tym miesiącu. No nie, widzę tu dobry dis jest. Nie mów się, że gdyby ten sezon wyglądał jak 2 lata temu, to byłby finał Phoenix Bucks. A dlaczego nie? Jeśli wtedy by się skontuzjowała połowa tych zespołów, a tak by grali w środowisku 82 spotkań i wszystko byłoby nawet bez play-inów. Myślę, że kupuję to. A czy myślałeś o tym, że Toronto będzie w finale dzięki Ed O'Sullivan move z piłką Butlera? Tfu, przepraszam, Lenarda? Piłka odbiła się tysiąc... To, że piłka odbiła się 1000 razy i wpadła, ona mogła tam nie wpaść. Ktoś mógł gdzieś tupnąć na górze hali i ten jeden mały hałas, wibracja spowodowała, że ta piłka jednak się przetoczyła. Nie wiem, motyl dmuchnął w Chinach, cokolwiek. To też można rozpatrywać w ten sposób. Rzucałbyś 1000 razy do kosza i ani razu piłka by tak wysoko odbijając się 4 razy się nie odbiła do obręczy wpadając do kosza. To był rzut 1 na 1 000 000 po prostu. A gdybyś się nie starał i chciał to zrobić, to byś zrobił. Tak to zawsze jest. No tak, ale to jest rzut, mówię, 1 na 1 000 000 taki, żeby tak się piłka odbiła i wpadła i te ujęcia, że ta piłka po odbiciu była daleko poza kominem kosza jakimś cudem, co się jakiś, nie wiem, tam nie ma co prawda duchów Reda Auerbacha w tym Toronto, więc to był, nie wiem, czy to był duch, duch to, kto jest jakimś taką legendarnym graczem? Drażen Petrowicz dmuchnął tam. Raptors, nie? To jest także duch Chrisa Boscha, trudno powiedzieć, czego duch. Nie, no Chris Bosch żyje, nie, no jeszcze. To Raptors, no nawet oni nie mają nawet żadnych legend teraz. Jeszcze. Dobrze. Jeszcze, ale ktoś kiedyś będzie. Duchy zimna z Kanady po prostu. Dziadek Mróz dmuchnął i ten duch Dziadka Mroza. A to już pogoda jest taka, że już zaraz będzie można wizualizować bardziej Dziadka Mroza, bo już 10 w nocy jest. Dobrze, skoro już się wszyscy bijecie na czacie, to my z Maćkiem idziemy i nie wrócimy, dopóki Tapir i Makaveli się nie pogodzą. Nie. My nie jesteśmy SMS Łomianki, żeby... Wrócimy tylko jak nagrają swoje słowo. Tak, jeśli Tapir z Makavelim nagrają podcast, z którym się pogadzają. Nie, niech nagrają film na YouTube, jak się tłuką po twarzach. A właśnie, YouTube, właśnie. Jakieś tutaj takie cipowate te kłótnie na czacika, skoro można się po prostu na żywo pobić, to nagrać i jeszcze stać się streamerem na YouTubie. To ja mam inny pomysł. Chłopaki, możecie na przykład, nie wiem, może wymyślimy jakąś taką formę wsparcia dla schroniska, możecie we dwóch nagrać sobie odcinek podcastu specjalnego. Zapłacicie gdzieś jakiejś fundacji, damy wam adres, to nie będzie pewnie mała kwota, ale we dwóch możecie zrobić jeden odcinek. Jak nam zdejmą monetyzację, to was drożej będzie kosztowało. Ale możemy tak zrobić. I Maciek na koniec, bo ja z Grzegorzem Szybienieckim, ja polecam podcast na temat polskiej koszykówki ligowej, transferów, prezesów, laserów i innych rzeczy. I tam... podcast. Co? Pato podcast. Tak to nie jest taki pato podcast, to nie jest to. Ale tam Maciek padła propozycja walkę MMA dziennikarzy. Ja zaproponowałem, że w fight cardzie, chyba fight card, nie mogłoby zabraknąć Adama Romańskiego z jakimś hejterem z Twittera. Czy masz propozycję jakiejś pary do walki? Czy ludzie, że była ta kategoria wagowa odpowiednia, to też jest potrzebne. No to nie, znaczy ja, broń Boże, się teraz z Adama nie śmieję z jego wagi, tylko chodzi o to, że Adam, nie, Adam mógłby komuś... solidnie zbudowanym facetem, tak powiem. Tak, i mógłby po prostu zamiast pisać i blokować ludzi na Twitterze, to wyjaśnić ręcznie niektóre rzeczy, bo akurat patrząc na timeline Adama ostatnio, to ja też bym wyjaśniał tych ludzi właśnie w ten sposób. Adam, mam drugiego człowieka, który też walczy z różnymi ludźmi na Twitterze i też lubi koszykówkę i też mnie. Ale ja nie walczę, nie, bo to. Ja bym wystawił na niego Dziambora. Posłać, ale on ma immunitet, on nie może się prać. No, do klatki by nie wszedł. No ale gdzie byśmy tu znaleźli podłoże hejtu? Tu chodzi o świat dziennikarski, no. A nie. On jest hejtowany powszechnie i też hejtuje bardzo dużo rzeczy. Spróbujmy. Kto jest dziennikarzem z kategorii
No nie można. Ja mam jednego. Mam jeden bardzo dobry pomysł. Jaki? Ale tak nie chcę hejtować. A to będzie walka karłów, czy co? Tak. Nie. Nie, kończymy to, Maciek. Za dobrze, za dobrze wiem, co chcesz powiedzieć. Dobrze, to komentujcie. Kuba, trzymaj na siebie kciuki w walce z Adamem. Na razie. Chciałem podziękować. Słuchajcie, za tydzień będzie Koło Fortuny, ale wprowadzamy od tego sezonu nie tylko do Koła Fortuny, ale zauważyłem, że niestety trzeba walczyć o zasięgi w tym kraju, a ja nie mam ani botoksu na twarzy, ani mam zamiaru brać udziału w Fame MMA, więc zostaje mi to, żebyście subskrybowali, komentowali, dawali łapki, to wszystko, co nam się daje. Napiszcie swojej mamie, że macie fajny podcast. No, dzisiaj dużo o kobietach, był prokobiecy taki, byliśmy trochę z Maćkiem feministyczni. A jednocześnie dosadni i feministyczni. I pogodziliśmy słuchaczy. Piękny podcast. Dobra. Na razie. Do widzenia Państwu.